korporacje Bill Gatesa i Microsoftu i Zuckerberga z Facebookiem i wszystkim, co na tym zarobił, nie? Sumy niewyobrażalne, nawet dla tamtego człowieka, jak i dla naszego dzisiaj, jeżeli to sobie przełożymy na dzisiejsze realia sum i miliardów w jakiejkolwiek walucie świata chcemy, bardziej atrakcyjnej, tym ciekawiej. Tylko żeby nam to pokazać, że kiedy my popełniamy grzech, kiedy odcinamy się od miłości Boga, to jest to zaciągnięcie takiego długu, którego człowiek nie jest w stanie anulować swoimi siłami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i z całym mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi swą cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się stało, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad twoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Ile razy mam przebaczyć, gdy brat mój zawini? Czy aż 7 razy? Rabini mówili, że już 4-krotne darowanie komuś przebaczenie jest już wyrazem wielkiej szlachetności. A tu 7 razy. A Jezus mówi: nie mówię ci, że 7, ale 77 razy. Skąd taka liczba? O ciągłej gotowości do przebaczenia. Ciągle, bo to tyle znaczy ta liczba. Odnosi nas do pewnej tajemniczego słowa, które już na samym początku Pisma Świętego się pojawia w Księdze Rodzaju,
tak zwanej pieśni Lameka. Lamek jest jednym z potomków Kaina. Już po grzechu pierworodnym, kiedy zło, już po zabójstwie Abla, już kiedy zło i niesprawiedliwość w świecie się panoszy i jeden z właśnie potomków Kaina, Lamek, mówi takie słowa. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Ta narastająca po grzechu pierworodnym fala zła, to co Lamek, pełen jakby wściekłości do ludzi, mówi o swojej pewnej agresji, o tym, co będzie robił, jeśli ktoś zrobi mu krzywdę. Czyli ten świat pełen gwałtu i przemocy. To 77 razy, które jest właśnie takim obrazem tego powielokroć wymierzanego, niesprawiedliwego potraktowania za choćby drobną krzywdę, temu światu Jezus przeciwstawia i pokazuje świat złożony z postaw przebaczenia i miłosierdzia. I żeby to jeszcze zobrazować, tę postawę miłosierdzia, jaką Bóg ma wobec nas, przebaczając nam grzechy, jak lituje się na widok grzesznika, który w żaden sposób nie jest w stanie długu podarować, anulować swoimi siłami, pokazuje nam ta przypowieść, którą Jezus pokazuje o tym nielitościwym dłużniku, który nie chce współsłudze podarować 100 denarów. To jest jakaś suma, ale celowo jest podane, że ten sługa był winien swojemu panu 10 000 talentów. To na tamte czasy to jest suma nie do wyobrażenia. 10 000 talentów, jak to niektórzy przeliczają, to jest mniej więcej, mogło być około 340 ton złota albo srebra, albo 100 milionów denarów. Jeżeli za dzień pracy w Izraelu płacono denara, to jest to 100 milionów dni pracy. Suma nie do wyobrażenia. Przekraczająca nawet korporacje Bill Gatesa i Microsoftu i Zuckerberga z Facebookiem i wszystkim, co na tym zarobił. Nie? Sumy niewyobrażalne nawet dla tamtego człowieka, jak i dla naszego dzisiaj, jeżeli to sobie przełożymy na dzisiejsze realia sum i miliardów w jakiejkolwiek walucie świata chcemy. Bardziej atrakcyjnej, tym ciekawiej. Tylko żeby nam to pokazać, że kiedy my popełniamy grzech, kiedy odcinamy się od miłości Boga, to jest to zaciągnięcie takiego długu, którego człowiek nie jest w stanie anulować swoimi siłami. Tylko miłosierdzie Boże może to podarować. Dlatego ta przypowieść pokazuje, że ten Pan darował dług temu słudze. A ten z kolei, który doświadczył tak wielkiego miłosierdzia, tak wielkiego podarowania, tak niewyobrażalnego długu, nie był w stanie podarować tych, trzeba by powiedzieć w tym kontekście, śmiesznej sumy, jaką jest 100 denarów. To jest celowo pokazana taka różnica tych liczb, żeby pokazać skalę problemu, jaką jest grzech, który człowiek popełnia wobec Boga. I tylko miłosierdzie Boże może nam te grzechy podarować, ale to miłosierdzie Boże jest też bardzo powiązane z tym, na ile my jesteśmy miłosierni wobec naszych braci. To znaczy, na ile uczymy się w naszym życiu żyć mentalnością przebaczenia.
bo to 77 razy. To biblijne jest taką, jak ja to lubię czasem określać, mentalnością przebaczenia. To znaczy człowieka, który uczy się przebaczać ciągle wobec tych krzywd, które ktoś w życiu tutaj na ziemi drugiemu człowiekowi wyrządził. Są, i to nie można tego ukrywać, czasem takie sytuacje, kiedy ktoś wyrządził drugiemu człowiekowi ogromną krzywdę, ogromne cierpienie, że to przebaczenie nie przychodzi z automatu. Czasem muszą upłynąć lata, czasem nawet dziesiątki lat, żeby człowiek mógł przebaczyć to zło, które człowiek wyrządził. Że człowiek chciałby przebaczyć, a czasem nie potrafi, nie daje rady. Już jest z przestrzenią, że walczy, że chciałby przebaczyć, że zaczyna się o to modlić, by mógł przebaczyć. Już jest uczeniem się życia w tej mentalności przebaczenia. I o to w całym naszym życiu chodzi, w życiu chrześcijańskim, to odkrywanie, jak miłosierny wobec nas jest Pan, jak nam przebacza grzechy. Żebyśmy, tak jak modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Znaczy, tam jest to o wiele bardziej radykalnie pokazane. To znaczy, warunkiem w tej modlitwie Ojcze Nasz przebaczenia grzechów jest nasza gotowość do przebaczenia. Jest to, że my z serca przebaczamy bratu. To wymaga czasem czasu, to musi być czasem proces ogromnego działania Pana Boga, dotknięcia serca łaską, którą Słowem Bożym, sakramentami, żeby móc przebaczyć. Znamy takie heroiczne przypadki z świata, jak przebaczenie, którymi, można powiedzieć, cały świat się fascynował, czy był zdumiony, jak przebaczenie, które ten gest, który zdobył się Jan Paweł II wobec Alego Akcze, czy przebaczenie, czy słowa o przebaczeniu, które rodzice błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki wypowiedzieli publicznie wobec oprawcy, wobec tych, którzy stali się oprawcami syna. Są czasem takie heroiczne, które zdumiewają nas, przykłady. Myślę, że wielu z nas ma nosi w sobie jakieś sytuacje, że komuś miał trudność przebaczyć. Czasem tygodniami, a czasem latami, a może przez całe życie. Ta mentalność przebaczenia to jest ta postawa, której my chcemy uczyć się, dorastać do tego, do czego zaprasza nas to Słowo, żebyśmy byli gotowi przebaczać, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie, który przebaczył nam wszystko, okazał miłosierdzie i który przebacza każdemu, kto się o to miłosierdzie zwraca, nawet największemu zbrodniarzowi. Ten wielki dług może być anulowany w przestrzeni miłosierdzia kochającego i miłosiernego Boga. Jeśli człowiek widzi i uświadamia sobie, że to zło popełnił i chce się z niego nawrócić.